Cześć, jestem Bolek, a to jest kolejny odcinek z World of Warships. Jak widzicie, jakiś taki dziwny jest ten okręt, jakiś taki nie wiadomo w ogóle o co chodzi, nie? No na Primo Aprilis wprowadzili takie właśnie kilka okrętów, ja mam akurat dwa. Chodziło o to, żeby wygrać bitwę tym okrętem szóstego poziomu lub wyżej wygrać. I wtedy się dostawało dostęp do takiego właśnie, i zależy jakim typem wygraliśmy tą bitwę, to dostajemy takiego typu okręt. Widzisz, tutaj są dwa odpowiedniki, jest tutaj odpowiednik Republik, czyli Paris, i jest odpowiednik Grossera Kurfürsta. Ja to od razu widzę po kalibrze działu i ogólnym rozstawieniu tego wszystkiego, jeszcze się upewnię, żeby nie wyjść na idiotę. No, wygląda to jak takie dosyć fajne odwzorowanie Kurfürsta. Także polecimy sobie taką bitewkę, bo takie nudne, że tak będę cały czas tego fuzo nagrywał i dziecię tak fuzo. Więc postanowiłem, że nagram coś innego. Niestety długo się na tą bitwę czeka, więc niestety filmik będzie troszkę wydłużony. Ale to wiadomo, to się nie ma czym przejmować, na przykład w tym czasie możecie sobie pójść herbatkę zrobić, albo jakieś żarcie pójść, albo co. Ja mam cukierki na przykład przy sobie. Nagrywam odcinek, będzie się wrzucał i wychodzę na dwór, bo jest po prostu świetna pogoda. Chociaż pewnie domyślam się, że u innych też tak jest, bo większość moich widzów też pochodzi z Bełchatowa, także... Mam nadzieję, że u was za oknem też jest śliczna pogoda. Bo jestem na wsi bardziej, tak? Więc w każdym razie nieważne. Wyjdę sobie po prostu na dworek, pobiegam i będzie się wrzucał filmik. Przed chwilą zagrałem sobie bitewkę, zrobiłem 4 fragi. Bardzo fajnie się tym gra, naprawdę bardzo fajnie. Dla graczy początkujących jest szczególnie bardzo fajny ten tryb, bo mi się wydaje, że chyba nawet żadnych wyprzedzeń nie trzeba stosować. Nawet jeśli to jakieś minimalne, więc dla początkujących graczy jak najbardziej polecam. Widzę, że tu są jakieś nawet lotniskowce. I śmieszne jest to, że ten pancernik, którym płynę, ma sondrę hydroakustyczną. I dostałem jeszcze kolejne 3 okręty do bitew klanowych. Nie wiem, czy na jakiś ograniczony czas. Czy nie, bo nie pisało odnośnie czego, że mam ograniczony czas. W każdym razie dostałem Moskwę, Giringa i Conquerora. O, jest bitewka. I testowałem sobie na nich sondę hydroakustyczną. Całkiem fajnie działa. I ten Kurfürst, tutaj ten odpowiednik Kurfürsta, galaktyka średniego zasięgu. Czyli ta mapa, którą wcześniej miałem. Tutaj klaksony. Ogólnie dźwięki są jakieś takie dziwne i porąbane. Zwiadowca też śmiesznie wygląda. Momencik. Tutaj ten dziwny cosiek, to jest ten. W obszarze działań wykryto deszcz meteorytów. No faktycznie, coś tu lata. Wcześniej było jakieś pole psioniczne i ono mi wyłączało, a widzę tutaj te meteory no, zmierzają. I wyłączało mi to możliwość naprawy. Przez praktycznie większość bitwy, co było słabe. Sondy hydroakustycznej nie będę używał, bo ma ona tylko 5 km, właściwie 6 km zasięgu. A te dzwonki, które są na tym okręcie, to ja nie wiem, co to jest, nie wiem, może jakieś Prima Aprilis. Wczoraj grałem w Fuso, to też miałem właśnie takie jakieś dzwonki. Nie wiem, mi się wydawało, że to jest jakaś zmiana warty albo co, nie wiem, co to jest. Jeśli ktoś z was wie, to niech napisze w komentarzach. Co znowu, shit w rąki. Klaksony są dosyć śmieszne. A, jeśli ktoś z was jest zainteresowany, to klakson się włącza klawiszem N. Takie dziwne, a zamiast dymu z kominów mamy ogień jakiś taki dziwny. Jakby to jakieś palniki gazowe napędzały ten okręt. Przeciwnicy chyba na ośle postrzeliwują, tutaj widzę ten dym. No w sumie też mądrze robią.
A jakby takie strzelanie było słychać, to mam cukierka w buzi, bo po mi się po prostu nudzi. Nie wiem, wziąłem sobie po prostu tak, żeby o, tak, żebym nie był głodny na nagraniu. Mamy dwa warianty uzbrojenia. O, jak widzicie tutaj pociski sobie ślicznie lecą. I możemy sobie wybrać, to jest jak właśnie w Kurfürście, że możemy sobie wybrać albo działa kalibru 406 mm z szybszym obracaniem. Nie, szybsze obracanie nie. Ale z szybszym przeładowaniem, ale mniejszymi uszkodzeniami. Zarówno HE-kami, jak i PP-kami. O! Są takie dziwne, wkurzające dosyć. Te torpedy, te dźwięki torped, te przeciwko torpedom, żeby nas ostrzec, to są właśnie trochę wkurzające. No już, straciliśmy niszczyciel. Zaja. To jest chyba odpowiednik Zao, mi się wydaje. O kurde, ale rozgryzłem cukierka. Nie widziałem jeszcze lotniskowca w tej bitwie. Ale stadele fajnie wchodzą w tym trybie. I dźwięki załogi też są takie dziwne, jakby to były takie roboty jakieś. Ale są takie same. Mówią tak samo, mówią tym samym językiem, tylko że... tylko że jakby byli robotami jakimiś, to jest spoko. No, no po prostu czuć, że nie jesteśmy w ogóle w tym. Czuć, że nie pływamy na morzu. I fajne jest też to, że przez tą wodę, przysłowiową wodę, którą tutaj mamy, widzimy to, co jest pod nami. To jest dosyć spoko. Ale dostanie. Sam się o to prosił. Okej. 24 tysiące. No musiało boleć. Kurde, nie mapa. Zatrąbię tutaj na niego. No dźwięki są dosyć śmieszne, takie kreskówkowe. No faktycznie. Dla dzieciaków, dla młodych bardzo. Dzieci jest to też bardzo fajne. Bo mi się wydaje, że tutaj właśnie większość tutaj tych osób, które tu grają, to nie są właśnie też jakieś dorosłe osoby. Patrząc po tym, jak grają. O kurde, 21 tysięcy. Opłacało się wziąć tyle przedziało. 420 mm. Zaja, ciekawe jak dostanie, jak przeładuje. No ale niestety, tu jest dosyć długi czas przeładowania. Ogólnie w ogóle zauważyłem dopiero niedawno, że ten Grosser Kurfürst jest taki ogromny, że on w ogóle ma więcej punktów życia niż Yamato. A wiecie, co tutaj skopali? Że jak wystrzelę pociski, to one wyglądają jak normalne, a nie jak te zielone kosmiczne. No i uszkodzenia są takie same, tylko mi się wydaje, że dźwięki są tylko zmienione i wygląd. A tak poza tym, to mi się wydaje, że są jeszcze takie jeszcze jakieś rozmaicenia, jakieś takie... Takie, żeby to nie była po prostu taka osoba, o, gry. Sprawdzę, czy tutaj może są te same się kontrolują działa. Czy są może jakieś namierzane radary. Strzeli mniej więcej w dziób. Nie, trzeba dawać wyprzedzenie. No i bufnął. Robimy torpidobit. Nie. Dobra, ale uniknąłem tego, co się da. O, widać, słychać było, że właśnie jakiś dziwny jest ten taki dźwięk, nie? Jakby to jakiś robot mówił tam. To jest ciekawe. Ciekawe urozmaicenie dla gry. Dobra, włączyłem hydroakustyczną sondę. Wszystko mam teraz włączone. O, no co on teraz zrobił, to ja nie wiem. Dobra, trzeba taranować. Nie mam wyjścia.
Trzeba. Nic innego w tym momencie nie zrobię. A widzicie, jak tutaj ciekawie pożar wygląda. To są takie zwarcia jakby elektryczne. Dobra, i bum, krążownik. O kurde! No i puchnąłem od pożaru. W ostatnich sekundach swojego życia kogokolwiek jeszcze mi się udało rozwalić. I fajnie też pokazali w tym trybie, jak mogłyby, jak może, jak się roz, jak może po jakimś tam upływie kilkuset lat może się zmienić nasze życie. O, mamy tutaj kontener. To, o, nawet ten kontenerowiec. Co to jest? A, to dobre, to jest astronauta. Jezu, ja myślałem, że to jest jakiś dziwny jakiś robot. I nic. Dupa. O, tutaj widzę, jest jakiś latający ten. Kontenery też mogłyby być w sumie kosmiczne jakieś. Co tam mamy? Cztery sygnały. A, jakieś tam. Ciekaw jestem, czy można by było w pokoju treningowym czymś takim pograć. Nie wiem, chyba nie. Ale spróbujmy. Da się. Nie, nie da się. I wiele osób się zastanawia, jaki jest dźwięk tej sondy hydroakustycznej, więc teraz wam to pokażę. Widzę, że... O, tutaj jest fajne, że można wejść do bitwy treningowej pustej. Szkoda, że w WoCie tak nie ma, bo by się na pewno przydało. Nic nie słyszeliście. W WoCie by się tak przydało, bo w WoCie jest więcej jakby rzeczy do testowania. No, co chcę zrobić w tej bitwie, to sprawdzić, jaki jest dźwięk tej sondy hydroakustycznej. Czy tamtego radaru dozorowania. Odpalę obydwa. Najpierw jedno, a później drugie. Może obydwa wydają dźwięki. To tylko taki kilkusekundowy test, już nie będę wracał do portu. Już się pożegnamy. Postaram się jak najbardziej wykorzystać ten czas, kiedy właśnie teraz są. Kiedy teraz jest czas wolny. Dobra. Niech się połączają te wszystkie dźwięki. Niech już to wszystko sobie minie. Niech już się przeładuje, żeby nie było żadnych hałasów. Już, dobra. Sonda hydroakustyczna nie wydaje żadnych dźwięków, teraz radar dozorowania. No, mamy taki dźwięk. No i co jakiś czas tam sobie takie dźwięki wydaje. Mi się wydaje, że to ten radar jest. Sprawdzimy to. Takie, co się tutaj kręci w lewym górnym rogu. Zobaczymy. No to wygląda jak jakiś radar. Nie przestaje się kręcić. Także jeszcze sobie oddamy salwę taką na pożegnanie. Taką. Chwila, moment. O, to, nie to. Na 19 kilometrów? Nie, 18 kilometrów. Nie wiem, dobra. W każdym razie oddamy sobie taką salwę na pożegnanie. Tak więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!